Jako dojrzały już człowiek, a jestem niebawem będę dziadkiem trzeciego już wnuka, widzę, że te rzeczy, które oceniam pozytywnie w moim życiu, te rzeczy, które mi się udały albo uznaję, że mi wyszły, to właśnie dlatego, że urodziłem się i wychowałem w wielodzietnej rodzinie. Niestety w Polsce rodzi się dzieci coraz mniej. W ubiegłym roku, czyli w 2022, na świat przyszło 305 tysięcy dzieci. Zatem pokolenie ich rodziców było dwukrotnie bardziej liczne. W latach 80., na początku lat 80., rodziło się 800 tysięcy, 780 tysięcy dzieci. Dzisiaj mniej niż połowa 305 tysięcy. Dlatego 18 czerwca o godzinie 11.00 spotkajmy się na placu zamkowym. Na wielkim marszu dla życia i rodziny. Chcemy afirmować życie, chcemy afirmować rodzinę, bo rodzina warta jest afirmacji, ponieważ dzieci rodzą się przede wszystkim w pełnych, zgodnych i wiernych rodzinach. Chcemy maszerować pod hasłem Dzieci przyszłością Polski. Bez dzieci nie będzie przyszłości. Dzieci, najmłodsze pokolenie Polaków. To jest upostaciowienie, to jest ta żywa miłość, którą przekazujemy następnym pokoleniom. Bądźmy razem, przypominam, 18 czerwca, godzina 11, spotykamy się na Placu Zamkowym. Będzie wiele atrakcji dla najmłodszych. Przyjdźmy z rodzinami, przyjdźmy z wnukami, bądźmy razem, ponieważ rodzina, życie warta jest afirmacji, a dzieci są przyszłością Polski. Zapraszam!